NVIDIA Studio to platforma, która pozwala każdemu twórcy na wydobycie pełnego potencjału z jego sprzętu. Każdy komputer z pieczątką NVIDIA Studio ma w środku jedną z najnowszych kart graficznych GeForce RTX. Dziś mamy tu z nami Lenovo ThinkPad P15 drugiej generacji. Innymi słowy, laptop dla najbardziej wymagających. Jego cechami jest ogromna moc ukryta w karcie graficznej. Przez 32 GB RAM, a także wielozadaniowość, którą osiąga dzięki super szybkiemu dyskowi SSD i ekranowi o przekątnej 15,6 cala w rozdzielczości 4K, który zapewnia krystalicznie czysty obraz dzięki kalibracji kolorów i technologii Dolby Vision HDR. A najwyższe obroty tego komputera niejednokrotnie testował ktoś, kto sam żyje na najwyższych obrotach mój gość, fotograf. Projektant przestrzeni, osobowość medialna, Marcin Tyszka. Już zaczynamy. To ten moment? To jest ten moment. Mów, I, pytaj. I mam wprowadzenie w ogóle. Chcecie połączyć ze sprzętem najwyższej jakości, mhm. bo najwyższe obroty sprzętu od razu skojarzyły mi się z życiem na najwyższych obrotach, i mam wrażenie, że to jest Twoje życie, a Ty się nazywasz Marcin Tyszka. Jesteś fotografem, kreatorem przestrzeni, yy, designerem, osobowością medialną i jesteś dzisiaj moim gościem. I chciałam powiedzieć dzień dobry, Marcin. Dzień dobry. Bardzo mi miło tutaj być w Krakowie. Czy ja trafiłam z tym życiem na najwyższych obrotach? No chyba tak. Choć ja to widzę jak ciągłe zderzanie się z samym sobą, by każdy kolejny sezon był fajniejszy, by pokazał, że jeszcze się nie zestarzałem, ale przede wszystkim samemu mnie żeby udowodnił, że y, są rzeczy na tym świecie, które mnie kręcą, które mnie podniecają, które mnie pochłaniają bez reszty. Także nie myślę o wakacjach, tylko o tym co nowego wyrenderować, a później przenieść na prawdziwe życie. Bo od lat buduję scenografię, od lat buduję przestrzenie do sesji. Od lat fotografuję, robię filmy, natomiast ostatnio zacząłem też ten swój kolorowy świat przenosić do prawdziwego życia, do designu. I powiem ci, że to mnie bardzo kręci, bo jak robisz sesję do magazynu, oglądasz ją przerzucając kartkę, czasem z tego powstanie jakiś album, a tutaj tworzysz coś, w czym możesz żyć, funkcjonować, cieszyć się, napić drinka. I to jest niesamowite, że ten cały mój świat, który jest bardzo spójny, bo zawsze jest kolorowy, zawsze będzie taki tropikalny. I nawet zawsze, jak spojrzysz na moje sesje, one zawsze są kolorowe. Mm. Ale nagle ten świat z sesji mogę przenieść do prawdziwego życia. To już nie jest scenografia. To, już nie, to jest troszkę jak scenografia, bo ludzie twierdzą, że mój dom jest jak scenografia. Scenografia użytkowa. Tak, i to jest fantastik. Mm -hmm. Coraz częściej wynajmujemy mieszkania. I nie chcemy inwestować w kompletny remont, ale chcemy, żeby ono, żeby ono było piękne i żeby móc to zabrać ze sobą, jak przeniesiesz się do nowego domu. Coraz częściej patrzymy na przestrzeń, która była smutna, zapomniana, i chcemy ją jakoś liftingować, upgradeować. Tam tworzymy nowe strefy, gdzie przychodzą ludzie. I bardzo mi się podoba to, że to co robię, można dotknąć. Ale nie tylko ludzie na planie, na sesji zdjęciowej, że to nie jest tylko impreza dla VIPów, ale że tworzymy projekty, które też zmieniają przestrzeń taką publiczną, gdzie każdy może wejść, spędzić miłą chwilę i zrobić sobie fajne zdjęcie. Znakomity reżyser teledysków, Mark Romanek, między innymi stworzył niezapomniany Herd Johnnego Kasha, Rain Madony. Zrobił też teledysk do Are You Gonna Go My Way Lenego Krawica, gdzie zbudował gigantyczną, gigantyczną scenografię składającą się głównie zresztą ze świateł. Podobno, kiedy przyszło do demontażu, ludzie mieli łzy w oczach, nie mogli uwierzyć, że coś tak pięknego powstało na 3-4 dni zdjęciowe i już jest po wszystkim. I kiedy o tym opowiadasz, myślę sobie, że może po tych wszystkich latach, tych sesji zdjęciowych, tego piękna na chwilę, która i tak zostaje na szczęście uchwycona Twoim e, aparatem, zapragnąłeś po prostu mieć coś takiego wiesz. Bardziej! Na ja, ja myślę, że to jest takie naturalne. Y, design był zawsze w moim życiu. Zawsze y, sprawdzałem kto zaprojektował dany dom. Y, skąd pochodzi pałac, który robię sesję, rośliny, ale rośliny w życiu takie niesamowite rośliny, y, no to jest moja pasja od dziecka. Więc y, ja od lat y, Żyłem w tym świecie designu, wychowywałem się w podróżach. Później pierwsze prace światowe to była Hiszpania, czyli koniec takiej, takiego okresu Mowidy, Mowida Madrylenia, czyli taki okres pełnej wolności w Madrycie. Mhm. Tam się właśnie pojawił Almodowar, cała masa kolorowych ludzi, więc ten kolor w moim życiu towarzyszył mu przez cały czas. Równolegle pracowałem w telewizji w TVP w 50-15. Jedynym kolorowym, kultowym, bardzo nowoczesnym programie na tamte czasy. Ale tam byłem grzecznym chłopcem, który chodził w koszulce, w kaczory Donaldy <grym> i musiał się uśmiechać. Równolegle czułem, że ten świat jest gdzie indziej i wiedziałem, że świat jeszcze? mody może mi go otworzyć, bo nie wymaga języka, nie wymaga zdolności rysunkowych, bo rysować nie potrafię. I zacząłem wjeżdżać do Madrytu najpierw troszkę imprezowo, mhm. później już pracowo, ale myślę, że przez to żyłem w takim świecie, gdzie ten świat koloru i niebanalnych wnętrz to nie jest domena ludzi bogatych, to jest domena ludzi, którzy mają fantazję, bo tam wszyscy mają kolor. Nikt się tego nie boi. Masz płytki w 20 wzorach na, na podłodze, masz kolorowe ściany, równie dobrze może odpadać tynk i lodówka mieć 100 lat. Ale to wszystko jest takie troszkę niespójne, a tworzy klimat. A u nas był to czas na początku meblościanki. Tak, szarości, to takiej niestety słabej ścianki Później, jak się troszkę otworzyliśmy, no to złoto i blask taki. Dynastia? Fajny, tak. Mm -hmm. Teraz jesteśmy na etapie czerń i chrom i minimalizm. Troszkę tak jak te meble tutaj. Od razu zamadłam, kiedy to powiedziałeś, myśląc o tym, co jest za naszymi plecami. Dokładnie. A ja zawsze byłem troszkę tak. W inną stronę. Mm -hmm. Zawsze kręciłam mnie coś innego. Zawsze kochałem prawdziwe materiały. Nieważne, że marmur może się poplamić, ale to jest nadal marmur. To jest tak samo jak jedwab. Wolisz czekoladę czy produkt czekoladopodobny? Mm, dlatego marmur to marmur, jedwab to jedwab, a plastik zawsze będzie plastikiem. Marcin, y Przebadałam twoje życie w procesie uszczelczu no, to... i przejdziemy przez nie dzisiaj w tej rozmowie, ale jedna informacja, której nie znalazłam, a która wydaje mi się szalenie ciekawa w kontekście tego, szczególnie co jest teraz twoją pasją, to opowieść o tym, jak wyglądał, jak był urządzony twój dziecięcy pokój. Mój pokój dziecięcy był bardzo specyficzny. Właściwie to były dwa, bo moi rodzice często się przeprowadzali, więc ja razem z nimi. Ale taki dom, w którym spędziłem najwięcej czasu, mieliśmy taki pokój na strychu, który ogólnie był przerobionym tarasem. Tam się nic nie działo, był cały w potwornej bozeri. Ja tam urządziłem swoje królestwo. Najpierw to były jakieś kolejki, później robiłem różne teatrzyki później robiłem eksperymenty chemiczne, bo Był byłem wybuch? też... Tak, Był wybuch? Co też, wybuchło, nawiasem mówiąc? Już nie pamiętam, ale, no ale coś wybuchło ogólnie, spadło kawałek sufitu i od tej pory <grym> przestałem być chemikiem, mam ślady na ręku. Tak, ale byłem świetny w chemii akurat. W chemii byłem fantastyczny. Równolegle zacząłem kochać rośliny, ale tylko takie egzotyczne rośliny, więc yy, kupowałem takie pismo Kwiaty, Kwartalnik, zresztą, które było wydawane w Krakowie. Wtedy nie było w ogóle innych mediów o roślinach. Yy, pamiętam, jak udało mi się zdobyć yy, taką książkę yy, Schoner woner mit Planzen, coś takiego po niemiecku. I tam. Bardzo reklamowano takie okna kwiatowe, czyli takie szklarenki na zasadzie akwarium, ale dla roślin. Ja w tym pokoju wymęczyłem tatę, który jest inżynierem, żeby mi zbudował takie, takie okno kwiatowe. No i faktycznie zbudował mi to okno, skręcił to z blachy, tam były jakieś termostaty, tam było nawilżanie. Ono bardzo szybko zardzewiało, te orchidee wcale nie chciały rosnąć. Świetlówki tak brzęczały, tak zzz, że nie dało tam się siedzieć, no ale miałem swoje okno kwiatowe. Później oddałem do ogrodu botanicznego um, UW w Łazienkach, zresztą stoi do tej pory, i przekazałem tam całą swoją kolekcję roślin. Bo wtedy nie można było kupić orchidei. Tak. Wtedy trzeba było się wymieniać z różnymi pasjonatami tak? i naprawdę to pismo kwiaty. To był kwartalnik. Było takim jedynym magazynem, który yy, opowiadał o takich nietypowych hodowcach roślin. I A ten... napisali kiedyś o tobie? Yy, tak, coś tam kiedyś chyba napisali, ale chyba się później zamknęli. No, później równolegle zacząłem kupować działkowca i wszystkie inne magazyny. Wstawałem rano o szóstej i pamiętam, że oglądałem magazyn rolniczy. W Też weekendy chybałem, prawda? W weekendy, tak. Dlatego mama na przykład się zdziwiła, że ja jako pięciolatek wiedziałem wszystko o nowej zmywarce. Która do nas przyjechała, bo oni nie umieli jej włączyć, a ja wszystko z programu dokładnie wiedziałem, co, jak co, gdzie trzeba co wsypać. Więc jakoś tak od dziecka mi te roślinki weszły w głowę. Ten pokój koniec końców stał się taką oranżerią, która cała zbutwiała, bo tam była bozeria, która była zalana wodą co chwilę. I pamiętam, że po tym domu wyprowadziliśmy się już pod Warszawę. I to było takie miejsce pomiędzy. Konstancinem a Wilanowem, które było właściwie wsią w tamtych czasach. Nie było nawet drogi brukowanej, więc jak się wjeżdżało, to przez błoto. I tam ludzie normalnie mieli szklarnie, swoje gospodarstwa. A ja za pierwsze zarobione pieniądze, wybudowałem sobie szklarnię, w której hodowałem orchideę. No, dziwili się znajomi, tam sąsiedzi, po co to i, i, i jak to. Tata też, pamiętam, jechał do Szwajcarii specjalnie po takie panele. Z poliwęglanu rurkowanego, czy jak to się tam nazywa, żeby, żeby ta szklarnia nie oddawała ciepła. No i miałem ją chyba z 10 lat. Mówisz do kwiatów? Nie, nie mówię do kwiatów, po prostu o nie dbam profesjonalnie. Zastanawiało mnie po prostu, czy częścią procesu jest właśnie ta, ta nie, forma Nie, Ale wiele kwiatów ma swoje imiona i jakby stałe miejsca i jakby każdy zna Wiolettę, każdy zna Anię. Każdy z Gargamela, to są moje takie gwiazdy w A to z ciekawości imię Ania, jaki kwiat dostał imię Ania? Juka roztrata bardzo długa, wygląda jak supermodel. A, teraz tak wciągnęłam nieco brzuch, wyprostuję się i przez chwilę będę, jeśli pozwolisz. W tej rozmowie chciałam prześledzić Twoją karierę. Ty jesteś jedną z tych osób, w stosunku do których można użyć tego słowa, często nadużywanego. No właśnie, to jest aż dziwne, jak się tak patrzę, że to już 30 lat. I to jest kariera, Marcin. I, hmm. Robiłeś tak wiele w tych, uznam je za młode lata swojego życia, bo to i program telewizyjny, i kółko teatralne, i tańczyłeś. Tak. I właśnie ta chemia, biologia, przedmioty, z których byłeś naprawdę. Tak, dobry. ale w wielu z tych rzeczy nie byłem najlepszy, a ja jestem maksymalistą. Więc albo wszystko, albo nic. Jak doszedłem do sytuacji, kiedy czułem, że nie będę mistrzem świata w tańcu, mhm. to momentalnie mi się to znudziło. I musiałbym się tym poświęcić w 100%. Nie chciałem. I stwierdziłem, że należy zmienić coś. A gdyby nie wygrana w tym konkursie we Francji fotograficznym, to to też by się tak potoczyło? Myślę, że tak, bo fotografia to była taka droga. Żeby wyjechać z Polski. Lata 90. u nas były bardzo szare i bardzo smutne. Ja miałem to szczęście, że dostałem się do programu telewizyjnego. 50-15 było super, ale no, tam mój żywot się kończył, bo musiałem zrobić coś dalej. Nie było 50-15, 20 i no 25. Właśnie. Mógłbym zostać dalej, bo nawet mm. coś tam robiłem, ale w tamtych czasach Polska była bardzo smutna. A ja oglądałem film Preta Porte Roberta Altmana i wiedziałem, że to życie wygląda zupełnie inaczej. Nawet nie, nie rozumiałem, kim są te postaci, ale oglądałem pokazy modu i mówię, kurczę, no super. Chciałbym tam być, chciałbym tego dotknąć. I okazało się, że mam zdolność patrzenia, że potrafię pokazać bardzo fajny obrazek, który w Polsce się wcale nie podobał, bo to nie jest tak, że ja od razu odniosłem sukces. Tutaj mówiono, o, chłopak z telewizji robi swoje znane koleżanki, no to go publikują. Mm -hmm. Zacząłem robić karierę w Polsce dopiero wtedy, jak się przebiłem na świecie. I dopiero wtedy nagle zaczęli uznawać, o, młody geniusz, a tak to pisano jakieś listy na mój temat. Był taki związek fotografów, którzy bardzo mnie nie lubili, mm -hmm. ponieważ oni wszyscy byli. Po szkołach fotograficznych żyli sobie w tamtym dawnym świecie, ale pamiętajmy, że ten świat się zmienia, tak. Definitywnie o 180, tak. W momencie, kiedy ja wszedłem, to było nowe pokolenie. Później z analogu wszyscy przerzucili się na cyfrę. Teraz wszedł internet, więc. Ja jestem troszkę takim dinozaurem, który przetrwał bardzo różne epoki. Mhm. Y I wtedy tam ci ludzie y no, nie lubili mnie, bo twierdzi, że kim jestem ten Pan, co on zrobił. Heh, y my jesteśmy artystami po szkołach, tak? Y I dopiero zaczęli mnie zauważać, chociaż było mi trochę głupio, jak zrobiłem parę okładek Eli i Woga. Tak. To nagle te wszystkie y mądre głowy ucichły, a szkoły filmowe zaczęły mnie zapraszać, żebym prowadził tam wykłady. Choć jak byłem w Łodzi na konsultacjach, to też ci mądrzy panowie powiedzieli mnie, nie, 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 że to, co robię, to jest beznadziejne. Jakieś ładne panie, to żebym przyjechał ze sztuką. Po czym później proponowano mi tam wykłady. No, jak pojechałem na warsztaty ze studentami, to było to bardzo miłe, bo ja byłem niedużo starszy od nich, tak mm -hmm. Miałem 28, 30, a oni wszyscy patrzyli na mnie, bo byłem takim jedynym przykładem kogoś, kto z tej fotografii uczynił biznes. I dla w ogóle nich też... stał się też popularny, tak, rozpoznawalny. Tak, jakoś tak. A to było jeszcze przed, przed TVN-em, przez mm -hmm, to Model. To tak. było po prostu... Nagle wszedłem nagle wszedłem do popkultury. Tak, przyjaciel gwiazd, fotograf gwiazd. Który ma też bardzo kolorowe życie. Oczywiście, e, nigdy tego nie ukrywałem, bo ja po to pracuję, żeby dobrze żyć i uważam, że każdy tak by chciał. E, jak nie miałem pieniędzy, to po prostu więcej pracowałem. A naprawdę to był moment taki, gdzie e, czasem musiałem zrobić dwie sesje dziennie, nawet do magazynu dla gospodyń domowych, żeby po prostu zapłacić za rachunki. Ale te wydatki duże były też po to, żeby ci ludzie w świecie mnie zauważyli więc oczywiście dobrze się bawiłem ale to była też inwestycja i przede wszystkim chciałem pokazać że polak potrafi i że polak może osiągnąć sukces i może być szanowany bo mhm. jak ja zaczynałem to pojawiały się pierwsze polskie top modelki ale poza tym nie było nikogo w tym Mhm. Nie byliśmy nawet w Unii Europejskiej, to było, no patrzono na mnie bardzo dziwnie. Byłeś z tej części świata, a byłeś jednocześnie jakoś egzotyczny dla nich, bo nic o tej części tak naprawdę tak, nie wiedzieli. ale też bali się tej części świata i yy, to nie było ułatwienie, to było utrudnienie. I myślę, że gdybym był Hiszpanem, który tam zrobił to, co zrobiłem, byłbym teraz jeszcze wyżej światowo, tak? Dla mnie każda praca to był wyjazd, za który musiałem zapłacić, mieszkać w hotelu i jeszcze udowadniać im 200 razy, że jestem wykształcony, że mówię w ich języku bardzo dobrze, więc jakby oni nie czuli tego kompleksu, bo Hiszpanie zazwyczaj nie mówią po angielsku, mm -hmm. a jak mówią to tak, że musisz znać hiszpański, żeby ich zrozumieć. I nawet jak mówią po angielsku, to nie lubią mówić po angielsku, bo to jest dla nich stres. Więc to powiedział mój agent już od razu, że całe szczęście, że mówię po hiszpańsku, bo w przeciwnym razie nigdy bym w życiu tam nie zrobił kariery. Kiedy miałeś pierwszy moment, kiedy poczułeś: I've made it, udało mi się, zadobiłem to, osiągnąłem to. Chyba pierwsza okładka Woga. Mm -hmm. Bo to było. Takie coś, wow, że nie mogłem uwierzyć. Magazyn, o którym marzyłem i który oglądałem, właśnie w filmach, w prasie, i że nagle ja tam jestem, ja to robię. Zresztą pierwsza sesja do Woga to była sesja, a okładka wyszła chyba z trzeciej sesji. I jak zrobiłem już tę okładkę, to później poszła. Cała taka masa tych okładek, i faktycznie Condé Nast wtedy bardzo się we mnie zakochało. Pamiętam, Anna Harvey, taka e, pani prezydent. No legendarna Condé Nast właściwie. Tak. Od jakby wszystkich międzynarodowych edycji, e, z takim swoim angielskim akcentem, była taka sucha, ale taka bardzo fajna. Anna Harvey mówiła. No dobra, jak będziemy robić nową edycję, to będziemy myśleć o tobie. Pierwszą, drugą, trzecią kładkę zrobi Mario Testino, Patrick de Marcellier, ale przy czwartej skończą się budżety i będziemy dzwonić do Marcina. I faktycznie tak było, że po kolei jak otwierali nowe edycje, to robiłem wok indyjski od razu, latając do Bombaju wiele razy. Robiłem wok tajski chyba przy trzecim numerze i bardzo mnie lubili, bardzo mnie cenili, bardzo mnie wspierali. Z takich anegdot mo mogę też opowiedzieć, że na przykład proponowano mi Larę Stone do zdjęć, mhm. i WOK mówił: No nie, nie, ona nie ma takich idealnych kształtów, może nie. Po czym później, wow, wyskoczyła w świat. I tak samo jeszcze chyba 5 lat temu proponowano mi sesję z Belą Hadid, mhm. gdzie jej agent chciał ją przysłać do Paryża, płacąc za wszystko, po to tylko, żeby zrobiła okładkę do Woga Tajskiego. A Woktajski mówi, nie, nie będziemy brać mniej znanej siostry, bo wtedy Gigi, tak. Gigi była bardzo znana. A agent mówi, uwierzcie nam, ona będzie superstar, ona będzie superstar i tak dalej. Wok jej nie wziął, zrobiliśmy okładkę z kimś innym. Bela Hadid za pół roku wyskoczyła tak wysoko, że teraz można tylko pomarzyć. Więc miałem dobre oko i myślę, że miałem dobre oko do castingu. No, ale nie zawsze klienci chcieli Oczywiście. się zgodzić. Też miałem propozycję, żeby pra pracować z Iriną Szajk. Y robiłem raz dodatek do Woga francuskiego. To była okładka taka specjalna propo Paryża. I też bardzo chcieli, żeby wziąć Irinę Szajk. A magazyn w tamtym momencie powiedział: nie, 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 ona nie jest taka francuska. Ona nie ma tego mm. French chic. No, i co, wzięliśmy kogo innego, fajną dziewczynę, która gdzieś przepadła. Za pół roku Irina Szajka, Bradley Cooper, no i oczywiście no tak. Superstar. No więc y, dokładnie, było też parę sytuacji takich, które wiem, że można by rozegrać inaczej, ale nie zawsze to zależało ode mnie. A zdarzyło ci się, że stanął ktoś przed twoim obiektywem i poczułeś mrowienie, że ta osobowość, jej nie wiem, czy piękno, czy sława, czy dorobek, czy legenda, powoduje, że to troszkę ci miękną nogi? Wiele razy czułem coś takiego pracując z modelkami, które nie były gwiazdami, a czułem, że powinny być gwiazdami. I na przykład tak było z Gidre Dukawiczute. Dukawiczute, ale Dukiewiczute ma takie trudne nazwisko. Robiłem z nią sesję chyba sześć razy. I zawsze, jak nie mieliśmy pomysłu na modelkę, to braliśmy ją. I ona była fantastyczna. I tak. Dziwiło mnie, czemu nigdy nie jest na super topie. Po czym pewnego dnia coś zaiskrzyło i bum, mhm. i została gwiazdą. To jest tak jak z Anią Rubik. Znam ją od dziecka, robiłem jej pierwszą układkę do urody. Później pracowaliśmy wiele, wiele razy, mamy całą masę przepięknych sesji. Ania zawsze była super modelką, tak, ale i też czuła, że, że jest świetna, ale ale jeszcze nie tak wysoka, jak powinna być. Po czym przyszedł moment, ścięła włosy, zobaczyła ją Ines von Lammenswerth i Winu, taka słynna, słynna para fotografów. Tak. I nagle ścięcie włosów, jedna sesja, kampania Chloe, i została superstar, tak? Czyli w końcu weszła na to miejsce, gdzie powinna być. Takie mrowienie miałem, jak pracowałem z Lily James. Która wtedy była taką wschodzącą aktorką z Londynu, która już miała mega hity za sobą, bo Downton Abbey i dostała tytułową rolę kopciuszka w produkcji Disneya, tak? Pracowaliśmy jeszcze przed tym. Już była bardzo znana, ale to nie była jeszcze ta superstar. Mm -hmm. A teraz będzie to najbardziej kasowa aktorka Hollywood, bo każda kolejna jej rola to po prostu są największe nagrody i myślę, że na pewno zapracuje na Oscara. Jest też bardzo miła do tej pory. Y, Pisze na każdy post, który wrzucam, komentuje, wysyła wiadomości. Mimo tego, że sesja, którą zrobiliśmy w Londynie, to było angielskie in style, y, bardzo wyszła fajnie, ale to nie była jakaś taka najbardziej szalona sesja. Ale złapaliśmy jakiś fajny touch. Jaki jesteś na planie swoich sesji? Myślę, że jestem dobrym psychologiem. Jestem bardzo miły, ciepły i robię wszystko, żeby było wesoło i żeby ludzie mieli dobry humor. I Bo... bardzo, rzadko, bardzo rzadko tupię nogą. Tak? Bardzo rzadko. Jak tupię, to nie krzyczę, tylko mówię tak spokojnie i wszyscy muszą słuchać. Właśnie chciałam zapytać, czy zdarzyło Ci się, bo wiem, że zdarzają się takie sytuacje na planach, nawet uczestniczą w nich najsłynniejsze mm. i najlepsze w swoim fachu modelki, łącznie z Christie Tarlington, że z tego czy innego powodu zachowują się w sposób nie dość profesjonalny, mm. fotograf tego nie wytrzymuje i je wyprasza. Czy zdarzyła Ci się taka sytuacja? Mm. Nie, wyprosić to nie. Yy, sesja z Naomi była bardzo trudna, ale. To jest jedno z jest... moich pytań: czy Naomi dała Ci popalić? No, ogólnie trudna. Akurat mi nie dała popalić, bo w stosunku do mnie była korekt, mm -hmm. ale weszła na plan bardzo spięta. Miała jakieś chyba ogólnie kryzysowe sytuacje w życiu. Weszła na plan bardzo spięta. Zanim ustawisz światło, jak ktoś wchodzi na plan, robisz kilka takich klatek rozbiegowych, żeby sprawdzić, że wszystko dobrze gra. No, bo nawet jak ustawiasz światło na kimś innym, to każda twarz inaczej je przyjmuje. Więc pamiętam, że ona mi weszła na plan. Staję na tym planie, robię te pięć rozbiegowych klatek. Jeszcze nawet nie sprawdziłem, czy wszystko jest ok. czym ona zeszła z tak, Ja mówię, dobrze, okej, to robimy zdjęcia. Jak robimy zdjęcia? No jak jesteś dobry, to już to masz. No, i tak wyglądała ta sesja. Po czym, jak zeszła z planu, to ja agent powiedział: O, była całkiem miła dla ciebie. Na pewno się spotkacie kolejny raz i wtedy będzie bardziej otwarta. No, nie była łatwym obiektem do pracy, natomiast faktycznie wygląda niesamowicie. I jak już patrzy w obiektyw, jak się uśmiechnie, to każde zdjęcie jest do wzięcia. Mhm. Mm um... Bo są takie twarze Marcin. są no, twarze, je, które tak, kocham, no, jeszcze że tak. No, to jest tak jak Magda Mielser, tak jak y, y, do tej pory uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych kobiet, jakie ja w życiu mm. widziałem. Mm -hmm. Zresztą miałem to szczęście, żeby zaczynać w ogóle swoją pracę z Magdomielcarzem. To była moja pierwsza okładka. Kolejna taka osoba to jest Bianca Balti, włoska supermodelka, tak. i aktorka. Przemiła, przesłodka. Jest aż za ładna. Mm -hmm. Taka, że w światowej modzie nie wybiła się tak wysoko. Bo, bo była... nie ma tej edge, nie tak, ma tego Bo czego. była zbyt mm -hmm. śliczna, zbyt lata 90. Tak? No ale oczywiście jest super gwiazdą. Jest wiele twarzy, które uwielbiam, na przykład Hanna Iryczkowa, taka czeska modelka, która świetnie sobie radzi na świecie, ale też nie weszła nigdy na ten poziom superstars. Tak. Jest bardzo dobrą modelką, świetnie opłacaną, natomiast była pewna epoka tych supermodels z lat 90. No, już trudno wejść na tę półkę. Myślę, że to się nie zdarzy. Teraz to już wydarza się tylko przez Instagram. I przez nazwisko i pochodzenie coraz częściej. No oczywiście, wiesz, to wszystko jest połączone. To tak. wszystko jest połączone. Też pracowałem z wieloma z tych dziewczyn takich bardzo znanych rodzin. Pracowałem też z instagramerkami. Mm -hmm. Na początku nie lubiłem, bo mi się wydawało, że to jest jakby taka gorsza strefa modelingu bardziej komercyjna. Mm -hmm. Zresztą Modelki też podchodziły do tych Instagramerek tak dziwnie. Oczywiście. Ale nagle się okazało, że Instagram rządzi życiem, i nagle się okazało, że bez Instagrama nie masz życia i nie ma teraz modelki, która by nie miała Instagrama. No, może jakieś małe wyjątki. Ja też zacząłem to szanować, bo ci ludzie pracujący na Instagramie zaczęli robić coraz lepszą jakość. Mhm. Na początku to były szafiarki. Mhm. A teraz to są mega firmy, które dają ci content na poziomie najlepszych magazynów. Dlatego też yy, praca fotografa mody coraz mniej jest potrzebna, bo budżet, który kiedyś szedł do agencji reklamowej, yy, gdzie iluś tam ludzi siedziało, wymyślało i z fotografem i le leciało się na 8 dni, żeby tak. zrobić 8 zdjęć. Teraz to samo robi ci blogerka, która sama sobie telefonem na czas ci 30 zdjęć dziennie. Więc to się kompletnie zmieniło. Więc, tak jak mówię, ja wchodziłem do świata fotografii, kiedy to był taki przełom tej starej gwardii, ze szkoły filmowej tak. i młodych fotografów, którzy już mieli okazję pracować w świecie, podróżować. Teraz jest taki przewrót, że właściwie niedługo to każdy będzie swoim fotografem. Właśnie chciałam Cię o to zapytać. To było zresztą jedno z moich pierwszych pytań, ale rozmowa wybrała swój własny tryb i bardzo dobrze, bo rzeczywiście dzisiaj mamy już takie urządzenia pod ręką w naszych telefonach i korzysta z nich także wielu znakomitych fotografów. I wielu osobom wydaje się, że zrobić ładne zdjęcie, dobre zdjęcie nie jest trudno. Kto wie, być może nawet jest to prawda, ale jestem ciekawa, co tak naprawdę stanowi o, o jakości, o wyjątkowości, o wartości tego zawodu. Tego kogoś, kto jest w nim dobry. O jakości nie stanowi jedna sesja czy jeden sezon, tylko Twoja długowieczność. Bardzo łatwo zostać gwiazdką jednego sezonu, kimś, kto ma dużo kliknięć, y, oglądalności w tym momencie, kto się wybił, ale zobacz, ilu ludzi zostaje na topie po 10-15 latach. Oni bardzo często odchodzą. Mhm albo się gubią, znikają, już nie żrą, tak? I na tym polega myślę sukces w show biznesie, że jak sobie nawet tak patrzę na siebie, że ja przez te 30 lat pracy nigdy nie spadłem niżej. To były takie różne amplitudy, że więcej mody, więcej telewizji, więcej świata, więcej Polski, ale zawsze słowo więcej. Ale zawsze słowo więcej i każdy rok był coraz lepszy. Mhm. I teraz mogę wybierać w którą stronę chcę iść i uważam, że to jest bardzo mądre i szczególnie pandemia pokazała to, że musisz stać tak na czterech łapach, że nie możesz stawiać wszystkiego tylko na taką wąską dziedzinę jaką jest fotografia. I na tym polega sukces w show biznesie i w mediach. Bo faktycznie fotografów są miliony. Gwiazdek są miliony, tak. Instagram tnie zasięgi, bo jest coraz więcej ludzi, którzy, którzy robią fajne rzeczy. Mamy dużo inteligentnych ludzi w Polsce i oni obserwują, potrafią zrobić ten content. Też wymagana jest taka bardzo osobista treść, czyli teraz musisz się czymś wyróżnić. Nie wystarczy, że będziesz ładnie przefiltrowaną tak. twarzą, to to biało-brązowe tło, bo tak. to robią wszyscy, tak? Musisz dać coś ekstra. Ja to widzę też po swoich profilach, bo wcześniej wrzucałem bardzo dużo zdjęć, właśnie z designu, z domu, na swój główny profil, i ludzie troszkę tego nie, kum nie kumali. Otworzyłem profil Tysio Home, który ma ponad 20 tysięcy obserwujących i to są tacy prawdziwi ludzie, którzy są tam naprawdę. Jak nagram story ze swojego ogródka, to często ogląda to 30 tysięcy osób albo ktoś sobie włącza i przewija i tak dalej. Czyli to są prawdziwi, zaangażowani ludzie, których interesuje ten mój kolorowy świat, który jest pewnie troszkę inny mhm. i, yy, i taki mój. I podchodzą do mnie ludzie na ulicy, nie tylko dlatego, że mnie znają z telewizji, ale właśnie dlatego, że robię coś innego i że kocham te rośliny, że kocham takie egzotyczne klimaty, staram się je pokazać w Polsce, że to się da. Mm -hmm. Jest cała masa gatunków roślin, które spokojnie przeżyją zimę w ogrodzie i nie trzeba sadzić smutnych tuj, nie trzeba się osłaniać parawanem z technoratanu, że y, możesz zrobić sobie nawet mały taras. Pięknie pachnący, zielony i inny. Albo takie jak na całym świecie, jak w Barcelonie, jak w Berlinie. Bo te wzorce w Polsce bardzo często pokazywane nie są dobre. I ja też mówię wprost, że to nie jest fajne, to jest fajne, tak? Bo po czym poznasz polski ogródek? Po tujach mhm. i po brązowym technoratanie. Ale też wydaje mi się, że tu jest bardzo duże pole do działania. Bo na przykład myślę o tym. Nie pojawiła się żadna osobowość medialna w ostatnich 30 latach zajmująca się szeroko rozumianym ogrodnictwem, użyję takiego słowa. Nikt nie uczył całego pokolenia, że właściwie dwóch, tego właśnie, jak dbać o rośliny, że rośliny mogą być. Znaczy, nie no, te programy są coraz bardziej popularne, ale takie klasyczne. Właśnie, klasyczne, odmieniło to, że właśnie nie narodziła się osobowość. I kto wie, być może to jest, Marcin, kolejne twoje zawodowe wyzwanie. Jestem otwarty, kocham rośliny od lat i bardzo lubię pokazywać je i. Bardzo jest mi miło, gdy ludzie piszą same pozytywne komentarze i zadają mi całą masę pytań. Staram A ty się... odpowiadasz, tak, Staram się odpowiadać. Tak, widzę każdy komentarz, każdą wiadomość i powiem Ci, że na tym profilu Tysio Home nie zdarzają się ludzie, którzy pisaliby głupoty. Mhm. Zazwyczaj są to ludzie, którzy też chcą coś zmienić, chcą mieć coś ładnego i zadają Ci po prostu konkretne pytanie: jak opiekować się tą rośliną, jak ją przezimować no dlatego też właśnie myślę o swoim programie na YouTube, żeby dać jeszcze więcej informacji są takie programy, ja je wszystkie oglądam znam, tylko że ci ludzie, którzy je robią skupiają się wyłącznie na roślinach i to jest tak jak moja mama mówi no oglądam to, no, ale jakaś roślina w wiadrze po farbie, stojąca w garażu ktoś to bardziej szpeci niż, niż ma zdobić a ja się staram, żeby te rośliny były częścią designu i żeby one harmonijnie wchodziły ci do całego twojego życia. Czy to jest tarasz, czy to jest wnętrze, żeby to wszystko wyglądało ładnie. I żeby bawiło, bo Takich pasjonatów jak ja to jest niewielu, ale ten ogród ma przede wszystkim być ozdobą pachnącą, zieloną, ekologiczną. Wiosną przylatują tam taki, później masz całą masę motyli, nawet jak jesteś w centrum miasta. I to jest niesamowite. Ale ja nie myślę tutaj jako o misji, ja po prostu robię to, co lubię. A nagle się okazuje, że to się podoba, dlatego też. Właśnie nagrywam YouTube'a już od dłuższego czasu, tylko że jestem perfekcjonistą i ciągle chcę, żeby on był lepszy, lepszy, lepszy. Pewnie niebawem wpuścimy kilka odcinków. I to jest strasznie miłe, jak ludzie podchodzą do mnie i właśnie nie rzucają mi się na szyję, bo są fanami pana z telewizji. Tylko doceniają to, że te nasze projekty są troszkę inne, nietypowe, no, i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Marcin, a na ile? Bo um, kiedy myślę o tobie, to zawsze gdzieś widzę te kwiaty, to wnętrze, ten dom. Um, jednocześnie, mając pełną świadomość Twojego życia na walizkach, hmm. tych wszystkich um, podróży, tych wszystkich hoteli, zastanawiam się, na ile. Um, Hoteli, które też bardzo lubisz, często o tym no. przecież, przecież mówisz, to są zresztą piękne wnętrza, w których masz przyjemność mieszkać, przebywać. Właściwie przebywać bardziej niż mieszkać, chociaż to też różnie z tym bywa. Ale zastanawiam się, na ile właśnie instytucja domu dla ciebie, kogoś, kto nie ma go tak wiele w swoim życiu, nie ma przez to też jakoś szczególnego znaczenia. To ma szczególne znaczenie, bo czym więcej wyjeżdżasz, tym bardziej domowo musisz mieć w domu. Mhm. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wynajmować mieszkanie też nigdy nie wynajmowałem mieszkania jak wyjeżdżałem, zawsze mieszkałem w hotelach. Mhm. Ale ja tam po prostu mieszkałem. To było 100 nocy w roku w jednym miejscu, tak? Dlatego jak szukałem miejsca w Warszawie na swój nowy dom, to mimo że oglądałem piękne wieżowce, apartamentowce, to znalazłem jednak mieszkanie na Żoliborzu z wielkim tarasem, z wielkim ogrodem. Gdzie mogłem się wyżyć w tej swojej pasji? Mama mówi: Dziecko, za te pieniądze, żebyś miał wielkie gospodarstwo, bo Warszawą. Ja wiem, tak, ale mnie nie kręci, żeby mieć gospodarstwo. Mnie kręci, żeby być takim Urban Gardener, jak to się nazywa, czy Urban Jungle, nie? czy jak to się mówi. Podoba mi się to, że właśnie w tej betonozie, Mamy coś zielonego i tworzymy taką kompletną prywatność. I to jest też przyszłość, bo w miastach będzie coraz więcej wysokich budynków i coraz więcej wysokich budynków powinno mieć zielone przestrzenie na górze. Mam to szczęście, że budynek, w którym mieszkam, sąsiedzi, którzy są dookoła mnie, poprosili mnie, żeby zrobić im również ogrody, więc gdziekolwiek nie spojrzę, to jest tak samo zielono i przepięknie. Czy to jest sąsiadka Kasia, która ma przepiękny, bambusowy ogród? Czy to jest julka wieniawa, której robiłem też teraz, który jest trochę bardziej w klimacie bali? Jak jesteś u mnie na tym dachu, to gdziekolwiek nie spojrzysz, masz taką samą piękną zieleń. Nie masz nikogo zasłoniętego plastikowym parawanem, mm. tak? Tam są piękne rośliny, to wszystko żyje, to wszystko pachnie. Oni się na tych roślinach tak nie znają, ale pokochali je tak jak ja. I dziewczyny są zachwycone, mówią: Kurczę, te juki to najprostsze rośliny w uprawie, z nimi się nic nie dzieje, wyjadę i pięknie rosną. Zimą pięknie rosną. Bambusy, luty, one szumią i są ciągle zielone. Faktycznie brakuje w Polsce edukacji, bo nawet duże firmy, które projektują ogrody, boją się zrobić czegoś takiego, co ja, i często do mnie piszą yy, z prośbą o poradę, albo czy mogliby mnie odwiedzić, żeby to zobaczyć. Nawet miałem taką anegdotę, że dwa lata temu napisała do mnie pani na Instagramie, jak się okazuje, jest sąsiadką mieszkającą parę ulic dalej, że zatrudniła niby bardzo znane studio do projektowania ogrodów i powiedziała, że ona chce takie kutyszki. A ta właścicielka tego studia powiedziała, pani zwariowała, Tyszka to na pewno to, to wszystko chowa na zimę albo mu się to psuje, tak się nie da, my tak nie zrobimy. No i w końcu odezwała się do mnie, czy ja mogę zaprosić tę panią ogrodniczkę do siebie, żeby jej pokazać i ją nauczyć. Ja mówię, no sorry, dlaczego mam ją uczyć? Jak chcecie, napiszcie do mnie, zrobimy wam ten ogród. Ona mówi, a już tu zapłaciliśmy zaliczkę, coś tam, coś tam, nie da rady. Po czym nagle pisze do mnie po trzech tygodniach, no że pani ogrodniczka jednak uciekła. Bo się przeraziła tego projektu i czy możemy jej pomóc? I ja wiem, tak, spotkaliśmy się w maju, w lipcu miała już przepiękny ogród. Ten ogród jest niesamowity to jest ogród na dachu. Akurat tam stworzyliśmy taką bambusową oazę. Zresztą pokazałem nawet, jak było przed i po. No też się zaprzyjaźniliśmy z Dorotą, z Noricem super ludzie. Y no i to jest ich uko ukochane miejsce. Mówią, że nie muszą wyjeżdżać na wakacje, bo latem mają po prostu tak pięknie szumiące bambusy, że aż wolą siedzieć na tarasie niż wyjeżdżać gdzieś na południe. Marcin, kiedy powiedziałeś o tej betonozie i o tych akcentach kolorystycznych, kwiatowych w takiej właśnie miejskiej dżungli, pomyślałam, że to jest trochę metaforyczne w kontekście, Ciebie i twojej działalności zawodowej. Ty byłeś takim kolorem rzuconym w polskie lata 90. Ty jesteś takim kolorem w polskiej telewizji i przez to jak się nosisz, przez to jak jesteś barwną, mocną postacią i w ogóle w naszej przestrzeni medialnej i pomyślałam sobie, że to zdaje się zawsze było ci pisane, bo po prostu... Wpuszczać w świat te plamy kolorów, i zdaje się, że tego nie jest dość, razem z projektowaniem też przestrzeni. Ty się nie zatrzymujesz w tym zarażaniu kolorem. Znaczy, to jest fajne, że coraz więcej ludzi się otwiera właśnie na coś innego. I mamy bardzo dobrych architektów, mamy świetne studia, oczywiście jest wiele talentów, które bardzo cenię. Sam ich obserwuję, oglądam, inspiruję się, ale faktycznie nie znalazłem nikogo w Polsce, kto by robił coś takiego jak ja robię. To są zupełnie inne światy i coraz więcej osób zgłasza się do mnie, dlatego też powstało tysiąc Studio. Zaczęło się wszystko od zaprojektowania showroomu dla MaxFlees, który żeśmy zburzyli i zrobili od nowa. I to był szok dla wielu, że jest to takie nowoczesne i takie. Takie odważne łączenie kolorów, faktur, płytek i tak dalej. Dla mnie to był po prostu mój świat, bo ja troszkę przeniosłem swoje mieszkanie, troszkę przeniosłem podróże i uparłem się też, że muszą stworzyć ogród. Że to nieważne, że to nie jest firma, która, która nie robi ogrodowych rzeczy za dużo, ale przez wielki taras sprzedajesz swoje mieszkanie. Przez ogród sprzedajesz dom. I to naprawdę... cenna rada dla deweloperów teraz ma Tak, to naprawdę akurat na tym się znam, też znam się na tym jak pokazać to wnętrze, żeby ono ładniej wyglądało. Wiem jak zrobić zdjęcie, żeby, żeby ten projekt świetnie wyglądał i to był mój warunek, że zrobimy ten showroom, jeżeli oni zrobią obłędny ogród. Zgodzili się, troszkę tak z, z dystansem na początku, po czym jak zaczęły się tam najfajniejsze imprezy w mieście i każdy chciał siedzieć Właśnie na tym tarasie to zrozumieli, że to była jednak dobra inwestycja, bo no mówię ci ta zieleń i to co jest dookoła upgradeuje każde wnętrze. Nawet nieduży taras, ale pięknie zrobiony, jest kolejnym pomieszczeniem, z którego możesz korzystać przez pół roku. To co robię nie jest na pewno bardzo tanie. Jak pracuje, może to też nie jest tanie. Hmm? Ale daje jakość. I to zawsze do ciebie wróci. I mam też taką zasadę, żeby zawsze dać twojemu klientowi troszkę więcej niż oczekiwał. Mm -hmm. Nawet jeżeli mniej zarobisz w tym momencie i musisz wykonać więcej pracy, wtedy ci ludzie zawsze do ciebie wrócą. Jak nie dziś, bo będzie ktoś tańszy od ciebie, tak. ale zapamiętają. Zapamiętają i wrócą do ciebie za pięć lat. Mm -hmm. I myślę, że na tym polega właśnie ta długowieczność w show biznesie, ale też chyba w każdym biznesie, tak. że y, jak dasz komuś coś ekstra, to cię zapamiętają. Tak, mimo tego, że oczywiście mogłabyś oszczędzić pewnie z tego budżetu jakieś pieniądze. No ale tak, i staram się zawsze tak pracować. Podeszułeś wątek jakości, y, zakładam, że dotyczy właściwie całego twojego życia. Czyli lubisz dobre jedzenie, dobre ubrania, podróżować dobrymi środkami lokomocji, ale przenieśmy to dalej. Lubisz hmm. pracować z dobrymi ludźmi, z profesjonalistami tak. i zakładam, że lubisz pracować na dobrym sprzęcie. Oczywiście. To wszystko musi się zgadzać. Tak, sprzęt jest też bardzo ważny, bo sprzęt to jest jakość i sprzęt to jest czas. A czas to pieniądz. Ja nie jestem architektem. Ale bardzo blisko siedzę teraz z programami, które renderują i tworzą naszą rzeczywistość i pokazują to klientom. Zobacz, Aniu, aż chce Ci to pokazać mhm. i się pochwalić, bo naprawdę my robimy globalne projekty. To nie jest jakaś wizja tyszki, która ustawia palmę, tylko to jest projekt od A do Z. Od moodboardu, przez wizualizację, po projekt techniczny. Mamy również świetnych ludzi od wykonania, czy ogrodów, czy przestrzeni. To wszystko polecamy i spinamy całość. Także my naprawdę działamy już tak globalnie. To nie jest tylko moja artystyczna wizja. Ta artystyczna wizja przelewa się dzięki Lenovo i ThinkPadowi na rzeczywistość. I tutaj mam te projekty, które. Powstały, powstają, wszystko mamy yy, przygotowane. O, i proszę. Ja tworzę cały świat od A do Z. Na początku tworzyłem scenografię, wymyślałem największe kampanie reklamowe. Yy, robiliśmy woodboardy, budowaliśmy to wszystko i to był cały okrągły świat. Od A do Z wchodziłaś w tę bajkę. Mhm. A teraz budujemy cały świat, czy to są ogrody, czy to są wnętrza, robimy pięciogwiazdkowy hotel, robimy całą masę innych inwestycji. Ja nie jestem panem, który ustawia kanapę. Ja jestem panem, który projektuje ci wszystko. Od kształtu ścian przez okna, które by się przydało wybić, żeby było lepsze światło do selfie, bo później dobór muzyki i zapachu i oczywiście roślin. Więc to jest takie. Globalne podejście do projektowania, i jak zgłaszasz się do Tysio Studio, to dostajesz wszystko. Łącznie z przepięknymi renderami, które tworzymy właśnie na ThinkPadzie na Lenovo. I naprawdę widzę różnicę. Gdy otwierałem Tysio Studio. Agencja Kreatywno-Towarzystka. Na razie nie ma tam jednego zdjęcia i 10 tysięcy osób próbuje oglądać ten profil. Jest to bardzo mhm. śmieszne. Po prostu postanowiłem skonsolidować kilku super ludzi, z którymi pracuję. Czyli to jest fantastyczny architekt, z którym poznałem się robiąc właśnie Max mhm. Mateusz Gajewski. Bardzo młody człowiek, który jest bardziej inżynierem, bardziej architektem z deweloperki. Tak. Ale ma otwartą głowę i jest fantastycznym specjalistą. Robi piękne wizualizacje. Połączyliśmy się robiąc pierwsze projekty, gdzie on troszkę był zaskoczony moim światem. Mówił, że ojej, do takiego wnętrza jak ktoś wejdzie, to dostanie apopleksji. Po prostu tyle printów, tyle, tyle wzorów. I nagle zaczął to wszystko składać. I mówi, kurczę, to siedzi, to siedzi, to jest fajne. Bo ja zaczynałem projektować w Photoshopie, bo znam się na Photoshopie. Mhm. Więc po prostu robiłem moodboardy, sklejając różne rzeczy. Poznałem Mateusza. I zaczęliśmy robić normalne projekty w 3ds Maxie, tak? Już wizualizacje, rendery i tak dalej. On miał swój inny komputer, w którym każdy render trwał tyle, że jak go zapuszczałeś w nocy, to tworzył się nad ranem, jeszcze trzeba było wstawać w ciągu nocy, żeby kliknąć, żeby czasem nie zasnął. No tak. I nagle, jak dostałem ThinkPada, tego właśnie, co tu mhm. stoi, jest podobno jakimś jedynym okazem, czempionem. No ciężki jest troszkę, ale nadal jest przenośny. Że możesz go zabrać na cały świat. Dla ciebie jest no, kluczowe tak, właściwie. Bo ja ciągle gdzieś podróżuję i teraz pracujemy z różnych miejsc. Słuchaj, tutaj taki sam render tworzy się w parę minut. To jest niesamowite, że otwierasz ten komputer i robisz klik, i ten świat powstaje i to w przepięknej jakości 3D. To jest właściwie wirtualna rzeczywistość. Stawiasz inny komputer obok i to samo tworzy się przez 20 godzin. Nie mogłem uwierzyć, że to jest taka różnica. Mhm. A jestem bardzo niecierpliwy i ja osobiście nie tworzę tych projektów w 3ds Maxie. To nie jest mhm. mój świat, ale no, chcę, żeby one były szybkie, że jak dostanę coś, to mogę coś zmienić, poprawić. Yy, ja się bardzo czepiam do, do oświetlenia, do ustawienia o, tak. słońca. Mhm. To musi wyglądać tak, jak na moich zdjęciach. Wszystkie wizualizacje, które robimy, yy, bierzemy. Ja jeszcze je wkładam do Photoshopa i jeszcze po swojemu coś tam do nich dodaję, żeby było jak najbardziej fotorealistyczne. Do tego jeszcze mam przenośny monitorek, że jak wyjeżdżam gdzieś w świat, w hotelu normalnie ustawiamy studio i mamy przenośne studio graficzne. Teraz byłem trzy miesiące w Hiszpanii, całą zimę, i tak naprawdę tworzyliśmy to wszystko zdalnie. Bo to się, Matin, nigdy nie kończy, ta ekscytacja, kiedy coś, co było w Twojej głowie, zaczyna nabierać. Realnego kształtu. Tak, i to jest bardzo podobne do fotografii. Mhm. To jest bardzo podobne do pracy z Photoshopem. Tak naprawdę to moje doświadczenie, fotografa, człowieka, który pracuje w telewizji, czy jest z każdej strony kamery, tak. który robi filmy, bardzo się tu przydaje, bo ja od razu wiem, że to jest złe światło mhm. w wizualizacji, a ja wie nie, słońce jest za wysoko. Ludzie w takim wnętrzu nie, nie będą ładnie wyglądali. Dlaczego nie mamy światła, które doświetla ci ładnie twarz? To są takie podstawowe pytania, które ja zadaję. Dobrze, jak człowiek stanie przy tej ścianie, czy będzie ładnie wyglądał, sobie zrobić zdjęcie. Bardzo e, ważne w tych czasach pytanie. Bardzo ważne. E, czy w łazience masz takie światło, że jak przychodzisz na randkę i chcesz poprawić sobie make-up, wyglądasz ładnie, czy gorzej? E, czy jak jesteś w sypialni, to będzie romantycznie? Marcin, obiecaj mi, że w restauracji hotelowej. Nad którą pracujesz w hotelu, yy, że tam będzie takie światło, że na randkiś tam dobrze chodzi. To jest zmora restauracji. Yy, w Polsce? Tak, w tak, Polsce. Tak. Siadasz to... i od razu myślisz sobie, no nie, nic się tej nocy nie wydarzy. Znaczy, no nie, no chyba, że ktoś cię bardzo kocha, to w takim razie to oczywiście, już wtedy to wtedy to już, masz, to już tak. możecie siedzieć i po ciemku i w najgorszym świetle, oczywiście. Ale, ale wiesz, powiem, co mam na myśli. Ale powiem ci, że nawet teraz szliśmy właśnie sobie po rynku w Krakowie i. No 80% restauracji ma tam jakieś światło jarzeniowe. No jakbyś siedziała na dworcu. No myślę, że, że dużo związków z tego się nie uda raczej. Zatem Ale... projektujesz hotel miłość. Zawsze projektuję miejsca dla przyjemności, tak? Yy, I to o to chodzi, bo po to projektujesz wnętrza i przestrzeń, żeby było milej, żeby było lepiej, żeby było cieplej i żebyś dobrze się czuła. Bo jak ładnie wyglądasz, to się dobrze czujesz. Oczywiście. Ja mam u siebie w domu takie lustra, że zawsze wyglądam pięknie i młodo. Gorzej, ja wychodzę na ulicę. No to, ale, ale kto już... każe ci wtedy patrzeć? No właśnie, no, tam zakładam okulary, ale naprawdę mam takie światło, że zawsze jestem gładki i zawsze jestem no, taki, taki przyjemny i to o to chodzi. I dlatego też lubisz wracać do takich miejsc. Tak. No, mam to szczęście, że przez 30 lat mieszkałem w najfajniejszych hotelach świata. Tu nie chodzi tylko o luksus, tu chodzi również o to, że uczysz się, bo ci najlepsi designerzy oni wiedzą, jak zaprojektować wnętrze żeby tam było fajnie. Więc jak spędzasz tam dużo czasu, też automatycznie widzisz, że nie możesz mieć jasnego światła powyżej swojej głowy. Tak. Jedyne jasne światło może być poniżej głowy. Tylko wtedy jest ładne oświetlenie tam. My tutaj mamy jednak worki pod oczami, bo lampa jest bardzo wysoko, tak? Mhm. Jakby to światło było od dołu, od razu byśmy wyglądali bardziej y, miło. Ale co, przedawamy i robimy od nowa? Ja bym przestawił, ale nie pozwalają. Prosiłem tutaj, ale podobno nie da się. Wiesz, no. Ja akurat wszystkich przestawiam, dlatego też na przykład y, gwiazdy lubią ze mną pracować, bo wiedzą, że jak ustawię światło, to po prostu jak widzą się później w kamerze, mhm. to jest ładnie. Tak samo jak masz lustro, Lustra zazwyczaj są od, odstawione od ściany o parę centymetrów. Wydaje ci się, że one są pionowo, mhm. a one po prostu wydłużają sylwetkę. Tak masz w sklepach. Tak. tak masz też w dobrych hotelach. Jest milion różnych takich detali, które powodują, że, że to jest fajne wnętrze. No ja to znam, mam to po prostu tak. To jest tak jak trzymanie aparatu, tak? Jak to pracujesz, już to już to jest instynkt, po prostu nie myślisz. Ja nawet nie używam światłomierza od 20 lat, bo ja wchodzę do wnętrza i wiem mniej więcej, jaką blendę trzeba ustawić, tak? Bo ja to widzę. Wychodzę na zewnątrz, wiem, ile trzeba ustawić, i to zazwyczaj działa. To jest taki fach, który masz w ręku. Pewien profesjonalizm, pewna świadomość. To jest tak samo z, z drugiej strony, jak jestem w telewizji, to wiem, żeby nie stawać tyłem do kamery. Mm -hmm. Jak się zająknę, to zacznę od nowa, bo i tak to będzie wycięte, a lepiej wziąć czystą wersję niż, niż złą. To jest pewien rodzaj profesjonalizmu, który, którego uczysz się przez lata, ale dzięki temu. Skupiasz się na ważnych rzeczach. Na tym, żeby, żeby zrobić coś pięknego, żeby ustawić piękne światło, żeby ta kobieta dobrze się czuła przed tobą, albo żeby postawić się i powiedzieć: Nie, w tym wnętrzu nie będzie takiej lampy. Dajemy lampy tylko niżej. Ale do tej pory odpukać, jak ktoś się do mnie odzywa, żeby stworzyć fajną przestrzeń, to chcą w 99% to, co im proponuję. A um, fotografia, dobra fotografia także modowa, to zawsze jest jakaś historia. Opowiedziana historia. To jest jakiś storytelling. Zastanawiam mnie, czy kiedy projektujesz przestrzenie dla kogoś, myślisz o historiach, jakie tam będą się działy. Czy poznajesz tych ludzi? Chcesz, ich, chcesz właśnie wiedzieć coś o nich? Oczywiście, że przede wszystkim muszę bardzo dobrze ich poznać. Mhm. Później wyobrażam sobie różne, najbardziej sproszne historie, które będą się działy w tych przestrzeniach. Zresztą moje mieszkanie, które stworzyłem... Samo jest mieszkaniem do imprezowania i do przyjemności, więc różne dziwne rzeczy tam się działy. Dlatego na przykład są lustra na suficie. A tak. masz mniej kantów. Mój na przykład przyjaciel ma całe mieszkanie pod przyjemność i imprezy i ma jak najmniej. Tak, teraz to, to mieszkanie, które właśnie pojawiło się na akładce akurat. Jest troszkę kantów, bo ono jest takie lata 60., mm -hmm. ale nowa przestrzeń, którą teraz buduję, jest celutenka, obła, nie ma tam jednego kąta prostego. Wszystko jest takie miłe, obłe, miękkie, że chcesz to miziać i się ocierać. Również bardzo miłe, jeżeli chodzi o dotyk nawet ściany taka jest satynowo chropowata. Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. I no całe szczęście, jak ludzie do mnie dzwonią i chcą, żeby coś im zrobić, to chcą dokładnie tego mojego świata. Widzą, że w takich wnętrzach jest miło, że jest fajnie, że to sprzyja dobremu feng shui, chociaż ja akurat nie jestem jakimś yy, yy, znakomitym tak. w ogóle tutaj, mm -hmm. nie? Po prostu robię to, co czuję, że będzie fajne. Yy, tak, ale wszystko musi być przyjemne, ponieważ życie jest zbyt krótkie, żeby tracić je na, na złe chwile. Szczególnie w. Yy, Szczególnie w świecie, który sama tworzysz. Czyli musi być tak, że jak dotykasz szuflady, to chcesz ją dotknąć, mm -hmm. że jak ją otwierasz, tam jest kolejna miła niespodzianka, że jak dotykasz klamki, to, to chcesz ją nacisnąć. I to jest bardzo ważne. A zdarzały ci się takie momenty w tym szalonym życiu, kiedy ono było już tak szalone, że to trochę już nie sprawiało przyjemności? Tak, dlatego wtedy znikasz, wyjeżdżasz, odcinasz się na moment, albo na przykład jedziesz na sesję, która nie sprawia ci satysfakcji, mm -hmm. robisz coś, co wychodzi dobrze, ale czujesz, że głowa jest gdzieś obok i robisz sobie po prostu od tego przerwę. Ja mam też o tyle fajnie, że y, pracuję teraz tak w zupełnie różnych światach. Tak. One się ze sobą sklejają i łączą. Ale jak mam dość zwariowanych stylistek, idę na plan top model, tak? mhm. Gdzie jestem po prostu jurorem, fotografem, reżyserem, ale jednak jestem częścią wielkiej machiny. I pewien stres mi odchodzi, bo. To nie jest wszystko na Twojej. Tak, bo ja jestem tylko jednym instrumentem w świetnie zgranej orkiestrze, który musi zagrać odpowiednio, ale jednak to nie jest mój projekt od A do Z. A jak zmęczy mnie to wszystko, no to idę podlewać banany. W tym klimacie banany? No rosną fantastycznie. Nie mów. Tak? Ale takie, że do jedzenia nie. No, nie owocują niestety. A, bo, bo czyli nie zdążą, tu jest problem. Ale sadzisz je w marcu. Teraz mają już prawie 5 metrów. Mam piękny lasek bananowy. Zimą to ścinasz, chowasz do garażu. I od lutego one sobie powoli wypuszczają. W kwietniu możesz zasadzić znowu. I są to bardzo proste w uprawie rośliny i przepiękne. Nawet w ogródku mogą stworzyć mega gaj. Yy, polecam nawet początkującym. Uważam, że twoje szunen planten są do stworzenia. To <grym> musi powstać przewodnik, przewodnik dla początkujących. Tak, nawet mam taki pomysł, żeby wydać coś takiego, naprawdę, bo jak się okazuje, to moja wiedza jest dość duża. Zresztą Ja dziecka? myślę, że coś jeszcze Marcin. już o tym mówiłam. Stosunek Twojej wiedzy do naszej ignorancji. Z różnymi rzeczami nas zapalano w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach, ale ten grunt jakoś pozostał, no menomen grunt, trochę nietknięty. Jest mnóstwo historii do opowiedzenia. I jest mnóstwo roślin, które można odkryć, żeby zmienić swój ogród. I fajne jest to, że te rośliny są coraz bardziej dostępne. Możesz rozpocząć przygodę z egzotyką, nawet kupując jedną małą roślinkę w supermarkecie, i też będzie pięknie. Tak, i żeby szukać czegoś nowego, tak? Ludzie coraz bardziej poszukują nowej mody, yy, nowych marek. Jak na razie w Polsce jest tak, że prędzej zainwestują w nową sukienkę, w nowe buty, w nowy samochód, w nową kanapę, ale nowy ogród to jest jeszcze troszeczkę z tyłu. Mm -hmm. I mam nadzieję, że będziemy myśleć o tym, że ta zieleń jest tak samo ważna, jak pościel, w której śpimy. Chciałam na koniec naszej rozmowy porozmawiać z Tobą jeszcze o. Pięknie. Mhm. Rozmawiamy w czasie Tygodnia Mody w Mediolanie. Wczoraj pokazano kolekcję do mody Botega Veneta pod nowym już przewodnictwem. Kolekcję, to oczywiście subiektywny termin, mhm. ale prawie odważę się powiedzieć obiektywnie piękną. Mhm. Bez tej brzydoty, bez kontrowersji, szaleństw, dziwactw. Klasycznie piękne, eleganckie ubrania. I jest zachwyt tym pięknem. Mhm które rzeczywiście w ostatnich latach, trzymając się świata mody, podległo kilku redefinicjom. Mhm. Ty często opowiadasz w wywiadach i mówisz o tym, że poszedłeś za piękne, że interesuje cię, kręci cię pewna fantazja. Mhm. I żyjesz w niej cały czas, prawda? Ale to jest ciągła walka o to, by trzymać taką jakość. Mhm. By. Było miło, było jakościowo i tak podążam za pięknem. Uważam, że moda jest po to, by być fantazją. I rozumiem, że są e, ruchy body positive i że teraz każda kobieta chce się czu czuć piękna i jest piękna, jeżeli jest spełniona, szczęśliwa, ma miłość. Ja pracuję z, najróż, z najróżniejszymi typami urody, tak? Nieraz pracuję z dojrzałymi kobietami, które uwielbiają wpadać na plan, bo czują się takie. No, takie piękniejsze, mhm. bo widzą to światło i, i od razu mają o parę lat mniej, a to jest tylko kwestia oświetlenia dobrego. Ale ja zawsze będę poszukiwał bajki. Mhm. Więc nie wierzę, żeby ktoś, kto nie jest do końca perfekcyjny, Chciałbyś tak niego na perfekcyjny. Każdy chce być młodszy, każdy chce być bardziej uśmiechnięty. Na tym polega świat po prostu. Natomiast oczywiście rodzaje piękna są bardzo różne, kryteria piękna się zmieniają. Teraz modelki mogą być bardzo różne i gwiazdami są dziewczyny o bardziej krągłych tak. kształtach, ale to są nadal niesamowite dziewczyny. Mhm. Też ciągle powtarza, że nie każdy musi być modelką. Tak samo jak nie każdy będzie dobrym prawnikiem lub dobrym lekarzem. To jest zawód dla wybranych i tak zawsze będzie. Więc e, oczywiście kanony się zmieniają, my się bardziej otwieramy. Teraz te 5 centymetrów w te czy we w te nie zmienia. Zastu, tak, e, tak e, czy tu, czy tu, nieważne. Mhm. Ale musisz mieć coś w sobie takiego, żeby ta kamera skupiała u, całą uwagę na tobie, właśnie. Że jak wchodzisz do wnętrza, to wszyscy chcą patrzeć na ciebie, słuchać cię i jeszcze kupić produkt, który na, na siebie założyłaś. Więc tak, ja uważam, że piękno zawsze wróci. Może dlatego też dużo pracuję teraz we Włoszech, bo tamte marki nigdy się nie zmieniły. Armani, Max Mara, to jest zawsze klasyka, tak? Tam jest Dolce Gabbana, tam jest zawsze pewien typ urody, pewien typ mody. Tak samo biżuteria, największe firmy na świata. Tam jest zawsze klasyka, tak? Bo jak kupujesz pierścionek, to chcesz pomarzyć. Jak kupujesz. Fajną apaszkę, to chcesz y, przenieść się do świata bajki na moment. Ja nie uważam, żeby myślenie o, o smutkach świata i y, kryzysach międzynarodowych, jakichkolwiek, powinno się kojarzyć z modą. Mhm. Jest to jakby osobną. Tak, jakby, jak chcę oglądać wiadomości, to oglądam wiadomości. Bądź świadoma, kupuj świadomie, ale moda jest takim oderwaniem. Troszkę fanaberią, tak? Ale jest nam potrzebna. I tak samo cię leczy z, ze złego humoru jak terapia, tak? Bo jak założysz coś fajnego, co ładnie leży, czujesz się dużo lepiej. Ja osobiście coraz mniej kupuję mody, hmm? może dlatego, że mam ją na co dzień od tylu lat tak. i nie czuję potrzeby. Dużo bardziej wolę kupić sobie dzieło sztuki, które zostanie forever. Ale nie znoszę tej hipokryzji, że nie, nie kupuj. Nie, po czym równolegle na pierwszych stronach magazynów modowych masz same reklamy tych, tych marek. Bądźmy świadomi, ale wszystko jest dla ludzi, tak? No bo tu żyjemy i musimy mieć troszkę radości. Marcin, to mam nadzieję, że radosnym akcentem zakończymy tę rozmowę. Powiedz, żałowałeś troszeczkę, że nie obnażyłeś się przed Lily Allen i Kate Moss? O Boże, pamiętasz. No wtedy to się mogłem obnażać akurat. Było co pokazywać. No nie, nie żałuję, bo... O Boże, to dawna sytuacja, teraz tak przypomniałaś. Wtedy mogłem się obnażyć, ale ja uważam, że należy dawać ludziom wyłącznie super jakość. A nigdy nie uważałem się za osobę, która y, powinna się obnażać, bo to chyba nie były moje y, główne atuty. <głos> <głos> ale powiem ci, że w moim życiu, tak jak sobie na to patrzę, tak obiektywnie, ja zawsze byłem taki dość średni. Że nie byłem najpiękniejszy, nie byłem najlepiej zbudowany, nie byłem y, najwyższy. Ale ten miks różnych cech powodował, że zawsze miałem bardzo duże branie mm -hmm. i bardzo duże powodzenie. I to chyba na tym polega, że nie byłem mistrzem w skoku w dal, ale jakbyś wzięła mnie do dziesięcioboju, to pewnie bym to wygrał, mm -hmm. bo jakiś taki miks moich umiejętności powodował, że faktycznie ludzie mnie zapamiętywali. Nawet na korytarzach lica. No, właśnie, tak, chociaż to było dawno. Tych historii było bardzo wiele. Myślę, że kiedyś napiszę biografię, oj, to się będzie działo. I faktycznie przewinęło się bardzo wiele osób, które miałem okazję poznać w pracy, yy, czy po prostu prywatnie, podróżując, latając, spotykając. No, powiem ci, że to jest anegdota, o której już zapomniałem, że chyba sobie ją zapiszę w notesie, bo bym, bo bym jej nie wpisał w tej biografii. A musi być, ale pamiętaj, najpierw książka o kwiatach. Będzie, 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 to będzie, będzie. I to będzie piękna książka, kwiatach. Jestem tego pewna. Marcin Tyszka, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki bardzo. Nie nudziliśmy za bardzo? Nie wiem, zapytamy naszych odbiorców. No dobrze. Jeżeli się nie włączy, znaczy że nie było źle. Sprawdzimy potem statystyki, w którym momencie odeszli.